Bo nie mów, że na live jest. Nie mów, że na live jest. Cześć, cześć. U mnie zawsze się nagrywa. Co tam? Co cześć, potrzebujesz? Życzę to. Ciężko powiem, że chyba teraz mam ładowarkę do tego. A czemu nie naładowane, skoro masz ładowarkę? Rozładowała mi się na budowie, no. Ci ładowarkę daje, co? No ale jak ją sprawdzę, czy działa, jak jest rozładowana? To podłączysz ją na 5 minut. Tu masz ładowarkę. Jak działa, to 20 zł. Działa na pewno. To 20 zł na chwilę. 30. Weź to mi wycenić, muszę coś kurwa obciąć, kurwa, bo nie ma na weekend w ogóle pieniędzy, kurwa. Jak znaczy żyć? Zastaw. Jak żyć? Kurwa, jak mnie wycytowali, kurwa, te Ukraińcy jebane. Im zapłacił, kurwa, mi nie zapłacił. A bolczyk łamają. Kurwa, ty, no od kieszeni, a miałem go cały, wyciągnąłem całą. No to dwie dychy, dobra. No. Nie dam ci nic, jak ja to naładuję? Kurwa, to ja ci przerobię tą ładowarkę, zaraz utnę kabel. Ty mi nic nie przerabiaj. Ty mi nic nie przerabiaj. A to co to jest? Nagrzewnica. Ale wiesz, że mamy lato. No to dobrze, ale na budowę się przydaje. Do czego? No, osuszyć powietrze w tym nie jest spalone. I nie masz oprócz tego nic innego. Mam jeszcze taki. To lepiej, to pokaż mi lepiej tamte rzeczy. To... Nie. Dalsza. To wszystko wygląda, jakbyś na budowie pod podłogą znalazł. Nie pod budową. Ja to z budowy zabrałem swoje, to co było moje. Co chcesz, rozwietnicę? Coś wartościowego, z czego będę mógł dać tobie pieniądze. Funkielówka dzisiaj otwarty. Taker, dedry. Dedry jeszcze nie używamy. Dyszka, no. Dyszka, no. No ci mogę dyszkę dać. Tu jest następna podzielnica, ale to jest już magnetyczna. No i takie drobnostki, no. Pokaż całą tą reklamówkę, co tam jest. No takie rozwietnice, no. Takie... Daj za to wszystko stówkę i będziemy... Ale nie, no poważnie. No poważnie, masz nową tarczę, masz dwie poziomice, tu masz stary, to cały zestaw. Tutaj to bolczyk to się zmienisz, to skręci się. Nic sobie przyjacielu zmieniać nie będę. Za poziomicę... No to jest magnetyczna, to ją sobie przypinasz gdzie chcesz i jak chcesz. To tam ci mogę dać 10 zł, Takera dam ci 10 zł. I jeszcze nie wiem, co jest tutaj. No to też są takie rozwietnice malutkie. To jest stalko, cały zestaw. Bez jednej końcówki bodajże. Dwóch. I za te torksy dam ci dychę, to masz 30 zł i przeżyjesz. Więcej ci nie zaproponuję. Dobra, bierz to wszystko, dawaj 5 dych. I nie, ja nie wezmę będę... tego, bo to... Ale ja nie będę z tym chodził po mieście. Ale to są śmieci, po co mi śmieci w domu? To nie są śmieci, bo to... Ja ci to naprawię. Nie naprawisz. Dobra. Tego. Ja to naprawię, to ja sobie to zabieram. Tutaj. Weź jeszcze te rozwietnice. Zobaczę, czy ta tarcza jest coś warta. Tarcza jest warta, diamentówka jest warta dużo do szlifowania. One po 5-6 dych minimum, takie najtańsze chodzą, a to jest stalko. O, na litość boską. Dam ci za te 3 rzeczy 30 zł i za resztę ci ładnie, ślicznie podziękuję. Tego nie chcesz. Nie, tego nie chcę. Tylko to bierzesz. Tylko te 3 przedmioty. 3,5 dyszki daj i... Sprzedajesz? Sprzedaję. Tu masz reklamówkę, schowaj sobie to wszystko dalej. I kolejna poziomica do kolekcji. No, no one są dobre. Ale mała. Na małe poziomice to wiesz. Właśnie one są dobre, takie jak do łazienek wchodzisz gdzieś tam, jak masz szachtę albo coś takiego, one są eleganckie. To masz za wszystko 35 zł. I zaraz się zaświeci i podpis proszę. I 35 dla ciebie. Dzięki. Witaj, cześć.
Siemano, kolego. Słuchaj mnie, potrzebuję biznes zrobić. No. Po góralsku, no. Wiadomo, co trzeba zastawić. Zestawić, no. Tak jest. No, ile potrzebujesz? 120 da radę wyciągnąć od pana. Nie za dużo? No, no to trochę malutko. 120. No, był ostatnio u mnie? Tak jest, był u ciebie. Dobra. Jeżeli bym mógł prosić o karteczkę. Jasne. Nie ma sprawy. No. Trochę uśmiechu z rana, piąteczek. Ale ty wiesz, że ja w piątek zaczynam dopiero pracować? No ja wiem o tym. Ty kończysz, nie? Nie kończę, bo ja idę tak, jeszcze w sobotę i... Bo tak? Dzisiaj rusztowanie postawiliśmy. Aha, to robisz od godziny? Tak. W sobotę i w niedzielę. W niedzielę też robisz? No ja, musimy dach skończyć. Kartę ci oddaję. No, dziękuję ci, mój kolego. A to gdzie teraz robisz? Tutaj w Strzemnicy? Na miejscu? Tak, tu w Strzemnicy. Na Bukowie. Osiedlu. No tam obok postawiliśmy. Na Oleśnickiej? Tak. Dobra. A jak tam mój piesek? W porządku śpi? Co śpi? Przyleciała teraz ze mną, no bo biega ze mną na rowerze, nie? No bo jak ja przyjeżdżam z tego, z zestawów, no to ona leci cały czas. Aha. Przez miasto. No to dobrze. To ile króca fix dostanę na tego Samsunga upustu? Na którego? Na tego A53. No ale mówię ci, zastawiasz, nie masz siana, a się pytasz o cenę telefonu. Będziesz miał siano, to pogadamy. Ale tak mniej więcej, teraz jako. Wiesz co jest mniej więcej? Dwa palce w dupie. Trzeba pożartować, nie? Żarty mi się zaczną po drugiej kawie dopiero, nie? Po drugiej kawie? Już jedną z rana wypiłem, ale powiem ci... Ja też. Nie lubię takich poranków. Jeszcze zamieszanie. W chacie, nie? Zamieszanie. Co się stało? I zwykłe poranne zamieszanie. Żona wstaje, mały zaczyna coś gadać, nie idzie się na niczym skupić. Drugą trzeba do szkoły wyszykować, wiesz, nic nie zapomnieć. To komputery, telefony, wszystko muszę popakować, bo wieczorem się oczywiście nie chce. No to ty z niego są. Znaczy, normalny poranek, nie? No jak w każdej rodzinie. No właśnie. Czekaj, panie z Zakopanego, bo ja zapomniałem nazwiska. Kurde, zapomniałem. To jest ta G72 co ostatnio, nie? Tak. Nie, gówno. G72 masz zastawioną. Tak, no to muszę wykupić. Do 16 jest. Tak. No, ja myślałem, że będziesz wczoraj. Kolega. Nie, no bo ja pracuję tylko piątek, sobota i wtorek głównie, nie? No i czasami w niedzielę. Aha. Także ja tam... Poszczególne dni jestem tylko. Ciężko mnie złapać w tygodniu. Mm-hmm. Co, sprzedasz mu tego pada? Chyba cię cycki były. Ja żartowałem. Ja chciałem mu tylko pomóc. No bo mi się szkoda zrobiło, wiesz o co chodzi. Ja mam dobre serce. Ale mówię ci, to nie ma co za dużo szkodować. Ludzie wykorzystują to, że wiesz, zrobiło ci się gościa żal i on nagle, wiesz, już interes widzi w oczach i pada, chce od ciebie kupić, no. To niech sobie dwa Allegro internetu, niech sobie znajdzie. No albo niech sobie poczekasz, coś się u mnie w końcu pojawi, nie? Ale to niech zmieni zachowanie, skoro taki jest nieuprzejmy. No bywa nieuprzejmy, dlatego mówię, że ja tam nie szkoduję. Nie ma, że u mnie szkoda. No bo taka jest prawda, jak jesteś nieprzyjemny, to co mnie twoje inwalidztwo interesuje tak naprawdę, no umówmy się. No oczywiście, no ale to trzeba mieć jakieś, wiesz, kulturę, jakieś zachowanie. No ale kulturę to wiesz... Podejść normalnie i normalnie porozmawiać, wiesz, kulturalnie, a nie chamsko, chamsko to on nic nie zyska, nikt mu nie otworzy na drugi raz drzwi. No chociaż nie ma jednej nogi. No nie. No bo taka prawda jest. Jednej nie ma tylko, a nie dwóch? Jednej? Jednej. No ale to wiesz, no to, że nie masz nogi nie znaczy, że możesz być nieprzyjemny na resztę świata, nie? No właśnie, no to, ale to ktoś sobie zrobił albo krzywdę sam dla siebie, albo tak miało być. Wiecie, mógł być wypadek, to już mnie tam średnio interesuje, tak naprawdę, nie? Chodzi o sam fakt i zachowanie. Oczywiście. Na wakacje gdzieś coś planujesz? Tu już czerwiec?
Zobaczymy, na razie chrzciny małej muszę zrobić, co tam, to. Tak, ja też swoje będę chrzcić teraz. Teraz? No, w lipcu. No. 21 chyba? Tak? No, tu w bazylice. No ja też, do bazyliki. Dzisiaj mam iść, tam papiery pozanosić, wszystko. No, ja już papiery od miesiąca niosę donieść, nie mogę do księdza. A ja go znam, bo on to jest z Rabki Torkowej. Kto go nie zna? Ja u niego pieniądze rozmieniam. Co to było? No. Dobra, podpis zaraz będzie. Okej, szykujemy się, kolego. Umowy ty nie chcesz, nie? Nie chcę. 120 zł. Miłej pracy. Na razie. Trzymaj się. Hej. Do zobaczenia. Dobry. Zadam sobie tak uwaga. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. No, ale nie wie dzisiaj. Co tam? Telefoniczne zostawię. Z udziałem ze wszystkim. Co pan za telefon znowu ma? No. Różne mam telefony. Aż jestem ciekaw, ile pan chce za to dostać. A ile bym pan dał? 20 zł. Nie, bindyk potrzebuję. No jak nie, no. Ile nowy kosztuje? 80. To jak ja mogę dać za używany 50? Ale to przecież ja go wykupię. Dwie dychy. Nie. Nie mogę panu dać. Nie, no dwie dychy to nie, no to mnie nie ratuje, no. Ile flaszka kosztuje? 25? 30. Która? No żubrówka 30 kosztuje. W Biedronce 23. Nie, ale to parkowa, to ona jest bardzo niedobra. Jak wczoraj byłem w Biedronce 23,99. Nie, ale to pan patrzył chyba na inny ten. Biała. A biała, ale to, a to parkowa jest. Parkowa, no. Tutaj w Biedronce? Tak. No to, to jest parkowa, ona jest bardzo niedobra. Nie, biała, zwykła żubrówka. Nie, żubrówka 29 zł kosztuje w netto, a 28 w tym. Przecież mówię, że wczoraj byłem. Ale no to ja mówię. Trzy dychy już. Może być trzy. Tam jest ładowarka jeszcze. No to ja mam nadzieję, że jest. Jest, jest. A tam jest moja karta jeszcze, jak pan wyciągnie. Ja, albo ja wyciągnę sobie. Ma pan jeszcze inny zastępczy telefon do tego? Tak. Ja muszę mieć kartę. Ja wyciągam. Albo dobra, niech pan wyciągnie, ja sobie umowę zrobię. No okej, okay, no. Zastawiamy, sprzedajemy. Zastawiamy. Ale kijowa pogoda, nie? Niech pada, nie narzekajmy. A dobrze, dobrze. Niech tyle nie padało, to niech sobie trochę tam poleje. No dobrze. Telefony. To mówi pan imprezę, pan robi? Jaką imprezę? No co, jak flaszka, to impreza. Ale to nie, to do pracy muszę wziąć. Nie, no, jak na nockę z kolegą, no to co? Po szklanie i nocka zlecie nam. Ja pierniczę. To tylko ja mam taką nudną pracę, że nie piję? No właśnie. Zaraz się zaświeci, proszę o podpis. To pan kombinuje flaszkę, a kolega co? A ja nie wiem, co będzie kolega pił. Ja to z nim. A, bo to pan dla siebie. Nie, myślę, z nim. No to pan... Ale on mi połowę daje pieniędzy zaraz. Czyli dwie flaszki będą? Nie, dwie no. Tutaj nie będę kupował, tylko w obornikach, bo ja do Pęgowa. Jeszcze raz podpis. Trzy dyszki dla pana. Dziękuję. Do widzenia. Cześć. Standardowo. Żelazko.
No faktycznie, trochę upierdliwa babka, nie? Nie, czemu? Nie, no co ty? No jak to każda kobieta, wiesz, marudzi, marudzi, nie? Nie, no przecież oglądała tylko. Nie upierdliwa. Wiesz, no to jednak miała rację, że trzeba z ten kolor złota z... No tak, żeby dopasować. Bo to każda próba jest inna. Dzięki. Żelazko. Ono nawet nie było otwierane. Tak jak żeś spiął tutaj ten kabel, tak został. I też na miesiąc i potrzebuję dwie dyszki. A w tym telefonie kamera działa? Tak. We wszystkich trzech działa. A, bo tutaj też. A trzecia gdzie jest? No tu masz pierwszą. A. Druga i trzecia. O kurde. Żelazko, kurde. Co to za żelazko? O Jezu, zapytaj się, Mija, ja ciebie. A mesko czy jakoś tak? Nie, to nie jest mesko. Mesko było... A to był, bo to fioletowe, bo mesko, my mamy dwa. Mesko jak przynosisz, to jest w kartonie. No właśnie, ponoć nie. Bo ten karton, no, ci tak do piwnicy, to gdzieś tam zawilgocony był i... Aha, czyli już nie jest. Nie wiem, może tak powiedział. Nie, nie używane. Naprawdę. Żelazko, po prostu żelazko. No, tak piszę. I tam dwie dyszki na miesiąc. Dobra. A ty oglądałeś ten złomówisko.pl, nie? Może? No. Z tym krzykaczem? No. A teraz jego syn jest w Złomiarze. Aha, inny program założyli. Tak, ale okay. Ci sami praktycznie A to są. Na Discovery leciało, nie? Na Discovery? No, tak, na Discovery, no. Bo u mnie to jest na cyfrowym podstacie, to jest kanał 73. A nie, to ja nie mogę. Tak, chyba tak. Szkoda tego krzykacza. Raz matka rodziła, nie? No tak. Bo w sumie powiem ci, że to tylko dzięki niemu ten złomowisko.pl tak wyszło do góry. Wiesz co, ja tam oglądałem kilka odcinków, więc nie do końca też kojarzę, co tam się działo. Oni tylko jeździli chyba ten złom zbierając tak, więcej, tak, nie? Tak, ale wiesz, który to był ten krzykacz, ten gruby, gruby taki, taki. No. I to dzięki niemu, wiesz, podszedł tak do góry. Jakby nie był tak nadmiernie gruby, to by może pożył jeszcze kilka lat. No. Tylko jak on sikał, to ja nie wiem. Widziałeś, co miał na dole, nie? No ja wiem, no brzuch mu przecież zwisał po kolana. A Januszek co? Nie lepszy. Oj, co jest jeszcze, nie? Podpis, proszę, to się zaraz zaświeci. Okej. Okay. I dwie dyszki dla ciebie.